A to, co sprowadziło nas na tą drogę przeszczepu włosów, jest tak naprawdę technologia. Ta rzecz zmieniła się mniej więcej 6-7 lat temu, kiedy przeszczep włosów przestał być tylko związany z cięciem, z dużą blizną, z bólem, a nowa technologia pozwoliła na to, żeby pobierać przede wszystkim mieszki włosowe bez blizn i tutaj robot Artas bardzo się jakby poprawił tą sytuację, dlatego że to pobieranie włosów stało się praktycznie bezbolesne, bardzo szybkie i precyzyjne. To, co my widzimy, że mężczyźni, którzy są zwykle bardzo niechętnie nastawieni do operacji, do bólu, do krwi i do gojenia się, tutaj nagle zostali przedstawieni z nową metodą, która praktycznie jest bezbolesna, nie produkuje praktycznie żadnych blizn, nawet najkrótsza fryzura pokryje jakiekolwiek znaki tego przeszczepu, jak również to, że dzięki nowej technologii robotycznej możemy to zrobić w ten sposób, że jest właściwie nie do rozpoznania. Także są to cechy, które są bardzo istotne, bo w mojej praktyce chirurgii plastycznej są głównie kobiety, oczywiście kosmetyczna chirurgia to są głównie kobiety. Tutaj nagle mamy do czynienia głównie z mężczyznami, chociaż kobiety oczywiście też są częścią tej praktyki. I ból, i dochodzenie do siebie jest na pewno wielkim jakby częścią tego, czy mężczyźni się zdecydują na to, czy nie. Poza drugim takim ważną sytuacją, żeby zrobić to w ten sposób, żeby było absolutnie naturalne, nie do wykrycia.